głosy prawicy? Absolutnie nie. Dla ludzi, którzy poważają i szanują Radio Maria, dla ludzi, którzy szanują i poważają dyskurs dawny LPR-owski, czyli dyskurs patriotyczno-narodowo-endecki, katolicko-narodowy, jakkolwiek go nazywam, dla tych ludzi Giertych jest też postacią odrażającą, ponieważ jest zdrajcą. Jest człowiekiem, który pokazał, że całe jego zaangażowanie ideowe było po prostu taką okolicznością, że odziedziczył je wraz z nazwiskiem, ale tak naprawdę ma to wszystko głęboko gdzieś, może to zmienić, odszedł w zupełnie inne strony, z czystej nienawiści do PiS-u, tylko wyłącznie po to, żeby nazwę się Jarosławowi Kaczyńskiemu zrobić.